O niecodziennych odwiedzinach policjanci odebrali o północy. Funkcjonariusze ruszyli do akcji, by odpowiednio zabezpieczyć wyjątkowych gości, ale zwierzęta z takiego powitania nie były zadowolone i szybko się rozbiegły. Jeden łoś zaszył się na terenie byłej fabryki, drugi kontynuował nocną wycieczkę ulicami Piotrkowa. Piotrków Trybunalski jest na takiej trasie, powiedzmy od Puszczy Kampinoskiej na... Tu w kierunku Łasku, Wrocławia mają swoją trasę i co roku zdarzają się sytuacje, że trafią właśnie do naszego miasta lub do okolicznych miejscowości. Policjanci i strażacy zadbali, by ani ludziom, ani zwierzętom nie stała się krzywda. Pilnowali, by nietypowi goście nie dostali się do centrum miasta. Około 5 rano jedno zwierzę uciekło w pola w stronę lasu. Drugi z łosi pozostał na terenie fabryki. Przez cały poranek trwały próby podania zwierzęciu środka usypiającego, tak by łosia można było bezpiecznie przetransportować do osady leśnej w Kole i tam go opatrzeć. Ile będzie mu potrzeba czasu na rekonwalescencję, tyle może u nas zostać. Natomiast na razie to mogą to być dni, mogą być godziny, może być tak, że jutro rano wstanie, napije się wody i odejdzie od nas. Lekarze ostrzegają, by nie podchodzić do dzikich zwierząt, które pojawiają się czasami wśród miejskich zabudowań, bo przestraszone przez człowieka zwierzę może rzucić się do ucieczki i spowodować wypadek. W takich sytuacjach najlepiej poinformować odpowiednie służby.